Cześć, z tej strony Jacek, czyli wasz pan od filozofii. Zajęło mi to dłuższą chwilę niż myślałem, ale całe szczęście udało mi się już ukończyć mój doktorat, oddać go gdzie trzeba. Czekam teraz na obronę i cóż, nie pozostaje mi nic innego niż wrócić do was z nowymi pomysłami, z nowymi cyklami. Po pierwsze, bardzo dziękuję za wszelkie odpowiedzi w ankiecie, którą rozpocząłem w poprzednim filmie. Te odpowiedzi pomagają mi znajdować nowe pomysły i szukać nowych rozwiązań dla tego kanału. Po drugie, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przybyli do mnie w międzyczasie. Wasza liczba chyba właściwie się podwoiła od czasu, kiedy wrzucałem ostatni film. To bardzo miłe i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaczęli mnie oglądać. A teraz cóż, skoro wracam, to może opowiem wam o niewielkich, ale jednak istotnych zmianach na moim kanale. Po pierwsze, chciałbym zacząć kilka nowych cykli. Jedna z odpowiedzi, która pojawiała się w ankietach najczęściej, brzmiała, że no niektórzy z was chcieliby zacząć przygodę z filozofią, ale nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać. Oczywiście postaram się omawiać na przykład książki, które wprowadzają do filozofii, czy prace, które pomagają się z nią zaznajomić, ale wymyśliłem sobie, że dobrą rzeczą byłoby przedstawić cykl w rodzaju myśl jak filozof. Dlatego już niedługo inauguruję nową serię. Ta seria będzie się nazywać Filozofia Dnia Codziennego i będę tam pokazywał, jak filozofia może wpływać na nasze codzienne życie, że możemy ją odnaleźć dookoła siebie, tylko trzeba dobrze poszukać, a dzięki temu będzie można się rozwijać filozoficznie i właśnie myśleć jak filozof. Druga seria, którą chciałbym zainaugurować, będzie nieco bardziej techniczna. Będzie to kurs, jeszcze nie wiem, w ilu części będzie się składał, ale będzie to kurs poświęcony filozofii umysłu. Uznałem, że dziedzina, którą się zajmuję, a jest nią właśnie filozofia umysłu, nadaje się idealnie do tego, żeby przygotować takie wprowadzenie, przedstawić najważniejsze stanowiska, idee, argumenty i kontrargumenty. Ten cykl będzie nieco zaawansowany, ale jestem pewny, że sobie z nim poradzicie i że będzie to dobra okazja, żeby poznać raczej rzadko eksplorowany w polskiej literaturze popularno-naukowej właśnie temat umysłu od strony filozoficznej. Co jeszcze? No oczywiście wracamy do naszych starych cyklów, czyli pytania i odpowiedzi, czyli z problemem filozofii, czyli wokół cytatu. Te filmy będą się oczywiście pojawiać co czwartek i co sobotę, jak zwykle. Mam nadzieję, że spełnią wasze oczekiwania i że ta paromiesięczna przerwa okaże się nie na tyle długa, żebyście zapomnieli, że no, filozofia to jednak interesująca dyscyplina, z którą warto mieć raz na tydzień albo dwa razy w tygodniu do czynienia. To tyle ode mnie. Oczekujcie nowych odcinków. Do zobaczenia w najbliższym programie Pan od Filozofii. A co to będzie? A cóż, jeszcze nie wiem. Przekonamy się. Do zobaczenia.